Punktualnie o godzinie 9 656 uczniów klas 8 z 10 leszczyńskich szkół podstawowych rozpoczęło pisanie egzaminu. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro młodzież zmierzy się z królową nauk, przez wielu nielubianą matematyką, a w czwartek z językiem obcym. Tegoroczny egzamin z powodu epidemii koronawirusa odbywa się z dwumiesięcznym opóźnieniem, a w szkołach obowiązuje reżim sanitarny. I na koniec przypomnijmy, egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać. Wystarczy, że uczeń podpisze się na karcie egzaminacyjnej i nawet jeśli nie rozwiąże żadnego zadania, egzamin będzie miał zaliczony i tym samym ukończy szkołę podstawową. Wynik egzaminu ma znaczenie w rekrutacji. Dla tych, którzy chcą dostać się do wymarzonej szkoły, liczy się każdy punkt.